Witajcie w Sylwestra. Zobaczymy, ile dzisiaj mamy tutaj temperatury. Jest dokładnie 13 stopni. Wczoraj jeszcze był śnieg. Dzisiaj mamy już praktycznie aurę wiosenną. Powiewa wiatr, ale mimo wszystko jest, słuchajcie, bardzo ciepło. Pszczoły dzisiaj robiły też oblot, latały. No a ja idę zobaczyć, co robi małżonek. Jest tutaj tradycyjnie w stolarni. Ja działam sobie w kuchni. Witaj, mężu. No, witaj, witaj. Jak robota idzie? Jak krew z nosa. No, krew z nosa ci jeszcze nie idzie, a robota widzę, że tutaj postępuje. No, postępuje. Co teraz robisz? Akurat nie taką półnadstawkę sobie dłubię. A tego ula już skończyłeś? Nie jeszcze? Nie mam szerokich desek, muszę postrugać. A to będzie na te... Na te wąziutkie rameczki. Tak. Ale pięknie pachnie drewnem. Ale ładnie te deski hebluje. No. To z tych tam z przyczepy, czy z tych, co żeśmy przywieźli? Te, co żeśmy przywieźli, bo to są środki. Mhm. A teraz, a to co, tu jest strugane wszystko, to co na tej małej. Też ładnie strugane. Tutaj mamy takie deski już gotowe. No to, co trzymam w ręce, to tak, no kurczę, chyba umiem rozróżnić sklejkę od deski. Takie deski mamy już tutaj gotowe. Przyszykowane z nacięciami. Tylko prać. Tak, tylko prać. A tu jest sklejka, bo też żeśmy kupowali sklejkę. A część mamy takich, można powiedzieć, z odzysku. Tylko nie pić po palcu. Dzisiaj żeśmy się właśnie przy kawie śmiali, że mąż to tylko po palcach pierze. O, jak pięknie. Ślicznie ci to poszło. Dużo tych będziesz pół nadstawek robił? Tyle ile uli. Tyle ile uli. A na co to te pół nadstawki? No bo muszą być przygotowane w razie, bo czasem jak jest dobry rok, to trzeba i pół nadstawkę założyć. A ramki też jeszcze będziesz zbijał, czy już wszystkie pozbijałeś? Będę zbijał jeszcze. A to troszkę i ja pozbijam. Jeszcze 200 ramy. Dasz mi się pobawić troszeczkę. Tylko się boję. Nie bój się. O twoje palce. O moje palce? Bawi się tutaj. Zaraz będziemy szli do obrządku z godzinkę. No a ja jeszcze będę robić sałatkę i murzynka. Bo jeszcze chcę właśnie sobie tam w kuchni pokończyć. No fajnie ci to idzie. No, staram się. No starasz się. Tam są już prawie gotowe nadstawki. Tylko trzeba... A to też... Teraz te, co robiłeś, tak? Tak, tylko trzeba jeszcze. A tak wyglądają. Poszlifować trochę i powykańczać, ale to już prawie gotowe. A korpusy gdzie masz? No to właśnie to są. A tu. To są korpusy, nadstawki. A tam jest ul, leży dwa ule jeszcze nie skończone. No to właśnie o to mi chodziło. A tutaj. To jeszcze masz do dokończenia. Tak, jeszcze spód muszę zrobić, ocieplić i. Mhm. I poszlifować. I... No, to jeszcze. No a daszki to dopiero na koniec będziesz robił, nie? Daszki to nawet już na sam koniec. No też trzeba będzie blachę chyba kupić, co? Na te. No, na pewno. Na daszki. A taką maszynę żeśmy kupili. Bardzo fajna, wielofunkcyjna. Zabaweczka taka, bo powiedzmy na grubszą robotę to ona nie ma mocy, ale tak jak właśnie do uli, na takie drobne sprawy to jest pierwszorzędna. Tutaj jest piłka. Też taka mała, podstawowa heblarka. Także fajnie tutaj się bawi.
A gwoździa już zagiąłeś. Tak, bo się udało. A mówiłam, daj mi wbić. Nie patrz mi się na rękę. No nie, bo zaraz będzie moja wina. Kurczę, mąż mi się tu stresuje. Dobra. To ty sobie tutaj... A masz, wbij sobie. Masz. A mogę wbić sobie? Tak, wbij. Trzymaj sobie telefon. No to sobie... jak ja mam... Trzymaj tutaj kamerę, a ja będę go wbijać. Tego mam wbić, tak? Tak, tak, tak. Tylko mi się... teraz ty mi się na ręce nie patrz. Back. Ej, tak się tak nie udaje. Nie mam okularów. Udało mi się. Ale głupi ten gwóźdź w las. No w las po wielkich mękach, ale w las. Nie mam okularów i ty mi celowo dałeś teraz gwoździa wbić. Ja jakoś bez okularów też wbijam. No ja nie widzę bez okularów. No dobra, to ja idę tam, gdzie mogę robić bez okularów. Czyli idę do kuchni kończyć murzynka i robić sałatkę. To hello. No hello. Trzymaj hello. Się. Hello, hello. Idę do kuchni. Gwoździa wbiłam bez okularów. Masakra, porażka, tragedia. Ale może w kuchni mi pójdzie lepiej. Właśnie robię tutaj murzynka. Jeszcze zrobię sałatkę. Ale w pierwszej kolejności chcę tutaj wylać murzynka do formy, żeby mi się piekł. Mąż przyszedł już z podwórka. Siedzi w pokoju, a ja tutaj... Ciasto to nie jest murzynek, tylko białe inaczej. Tak, białe inaczej, żeby czasem nie było posądzenia o rasizm. On mi tutaj zawsze mówi, nie mów murzynek, tylko mów białe inaczej. No dobra, robię ciasto białe inaczej. Babcia, chodź, masz pałkę, oblisz. To ty se sama pałkę lisz. Nie, ty obliżesz pałkę. Zawsze daję babci do wylizania makutry. I słuchajcie... Zawsze mi babcia powtarzała, żebym nie lizała, nie oblizywała pałki, bo będę miała męża łysego. I powiem wam, że jednak mimo wszystko pałkę podlizywałam, ale mój mąż jakoś łysy nie jest. I mam nadzieję, że jeszcze długo nie będzie. Także pałkę lizać można. U mnie do wylizywania jest babcia. O, masz tutaj jeszcze garnek. Dziękuję także, bardzo, wyliżę. Także wszystkie miski... Przed myciem babcia wyliże, mam prawie umyte, no a moje ciasto białe inaczej będzie zaraz szło do piekarnika i biorę się za sałatkę, bo za niedługo będziemy, za jakieś 4-5 godzinek będziemy witać nowy rok. Szczęśliwego nowego roku! Słuchajcie, życzę wam wszystkim szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, oby ten rok nie był gorszy od poprzedniego, żeby był lepszy, żeby spełniały wam się wszystkie marzenia, wszystkie plany. Wiem, że czasem bywało źle, czasem były łzy i smutek na twarzy, ale też bywało i dobrze, był uśmiech, także życzę wam jak najwięcej uśmiechu. I żebyście się wszyscy kochali, szanowali, żeby było jednym słowem dobrze. Wszystkiego najlepszego, kochani.